Zawody w narciarstwie alpejskim dla amatorów o Puchar Zakopanego mają swoją długoletnią tradycję. Reaktywowane 5 lat temu cieszą się dużą popularnością. Oprócz szusowania po świetnie przygotowanych trasach dają możliwość rywalizacji amatorów z byłymi olimpijczykami, mistrzami Polski czy uczestnikami Pucharu Świata. Tegorocznej edycji sprzyjała zimowa aura. To była bardzo udana edycja. Szczególnie chcę podziękować stacjom narciarskim, bo tylko dzięki temu, że dobrze nam się współpracuje z dużymi stacjami, przypomnę, że Puchar odbył się na Harendzie, na Kasprowym Wierchu i dzisiaj na Polanie Szymoszkowej, to tylko dzięki tym ludziom to jest możliwe. Zmagania finałowe odbyły się na Polanie Szymoszkowej. Wzięło w nich udział ponad 100 zawodników. Rywalizacja była zacięta, tym bardziej, że na zwycięstwo miał szansę każdy uczestnik zawodów. Wyniki z generalnej klasyfikacji punktowej dały możliwość startu 6 najlepszym zawodnikom w każdej grupie wiekowej. Kto nie zdążył wystartować w tegorocznej edycji Pucharu Zakopanego, może już zacząć przygotowywać się na przyszłoroczne zawody. Miejmy nadzieję, że kolejna zima, tak jak i w tym roku, będzie sprzyjała zawodnikom i organizatorom. Był jedną z tych zakopiańskich postaci, których nie sposób zapomnieć. Poeta, artysta, kolekcjoner. Człowiek wielu pasji. Największą z nich było kolekcjonowanie sprzętu narciarskiego. Zebranych przez niego eksponatów może pozazdrościć niejedno muzeum sportu. To była pasja jego życia, która, można powiedzieć, przedłużała mu to życie, bo chorował 17 lat na szpiczaka. I ta pasja go leczyła. Samo leczenie, jak to mówią. To była takie coś, co go trzymało przy życiu, no, najbardziej na świecie. Prócz rodziny, prócz przyjaciół, miał sobie taką odskocznię w świat białego szaleństwa, jak to my mówimy. Długo walczył z ciężką chorobą. Zmarł 1,5 roku temu. Rodzina i przyjaciele postanowili podtrzymać pamięć o nim w oryginalny sposób. Pod koniec lutego zorganizowano pierwszy memoriał imienia Mieczysława Króla Łęgowskiego. Zawody narciarskie rozgrywane są na trasach biegowych utrzymywanych przez miasto w centrum Zakopanego na Równi Krupowej. W pierwszej edycji wystartowało 60 zawodników z całego kraju. Dodatkową atrakcją była rywalizacja na starym sprzęcie narciarskim. Raz, że turyści i inni mieszkańcy mogą widzieć ten dawny styl, a z drugiej strony możemy upamiętnić osobę, która bardzo lubiła i, jak wiemy, przecież zbierała te narty właśnie i pokazywała, jak ten dawny styl wyglądał. No i ta pamięć jest ważna o takich ludziach, którzy podtrzymują tą tradycję. A więc bardzo dobrze, że ten memoriał się odbył. Zawodników obowiązywał nie tylko stary, oryginalny sprzęt narciarski, ale i odpowiedni strój. Dzisiaj miło wspominamy te chwile, które spędziłem z Mieczysławem. Dusza pogodna, radosna, twórcza. Także nie mogło mnie zabraknąć na dzisiejszym memoriale. Co prawda z uwagi na sprzęty, połowę sprzętu, zostałem troszeczkę zdyskwalifikowany, czyli nie brałem udziału w zawodach retro. No ale honorowo dla pamięci stryja przebiegłem ten odcinek. Memoriał to nie tylko sportowa rywalizacja. Znalazł się również czas na towarzyskie spotkanie. Oglądano filmy z lat 50. pokazujące piękno sportu na drewnianych deskach. Pasjonatów cieszyła ekspozycja fragmentu kolekcji zgromadzonej przez Mieczysława Króla Łęgowskiego. Parada gazdowska to niezwykły spektakl, zwłaszcza jeśli odbywa się w pięknej scenerii Bachleckiego Wierchu. To święto dla miłośników koni i góralskiej tradycji. Przede wszystkim święto dla wszystkich miłośników koni, tak trzeba powiedzieć, wszystkich fiakrów, bo to tak, jest część fiakrów do Parady Gazdowskiej. Fiakrów jest zresztą Związku Potrawym Zakopanym, fiakrów, którzy na co dzień też nie fiakrują w Zakopanem, a cieszą się koniami, przyjeżdżają tutaj do Parady. W Zakopanem 12 roków nie było. No i chwała Bogu, że dzisiaj dopisała pogoda, dopisało dużo śniega, przede wszystkim dopisało bardzo dużo ludzi. W Paradzie Gazdowskiej udział biorą całe góralskie rodziny. Jury ocenia kondycję konia, jego postawę, rodzaj uprzęży, oryginalność strojów i sań. Kumoterki to dwuosobowe lekkie sanki, w których chrzestni, po góralsku kumotrzy, wieźli dziecko do chrztu. Niektóre z nich, pięknie zdobione, mają nawet po 100 lat. I przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
No i sprzęt jest ważny, konia się chce, gazda chce cały rok tego konia trzymie, kormi go, to chcę go pokazać, bo to takie święto dla gospodarzy, dla koniarzy. No i babom się chce pochwalić piękną, jak się ma piękną babę. Także sprzęt się wyciąga, ciści się sićku. Kiedy parada najpiękniejszych sań i koni zaprezentuje się przed publicznością i jury, zaczynają się prawdziwe emocje. Zawody w skiringu, jeździe na nartach za koniem. I ski skiringu, jeździe na nartach za koniem, którym powozi jeździec. Nigdzie indziej w Polsce, w górach czy na nizinach takich zawodów nie ma. Już w okresie przedwojennym w Zakopanem był specjalny stadion na równi Krupowej, gdzie takie zawody się odbywały. Później ta tradycja zaginęła. Odrodziła się na początku XXI wieku. Ostatnie kilka lat były słabe zimy, ale ta zima jest piękna i te dzisiejsze zawody są na to dowodem. Tegoroczni zwycięzcy zamiast pucharów otrzymali pełne ekspresji prace wykonane przez kowala Stanisława Gąsienicę-Byrcyna. Na przekór niskim temperaturom i zalegającym warstwom śniegu miasto pod Giewontem realizuje projekt Kocham Zakopane. Miłość to uczucie, które potrafi skruszyć najtwardszy lód. Nie inaczej było w czasie widowiska multimedialnego Symfonika, zorganizowanego przez Zakopiańskie Centrum Kultury. Ten koncert to był naprawdę wyjątkowy. Zresztą zobaczyliśmy, usłyszeliśmy największe przeboje rockowe, metalowe, heavy metalowe w wyjątkowym wykonaniu. Rockowe brzmienia w operowej oprawie i laserowy spektakl zachwyciły widzów. Ta niepozorna drewniana rotunda to prawdziwy wehikuł czasu. Fotoplastykon, jak za dawnych lat, stanął na kulturalnym Placu Niepodległości. Wystarczy zajrzeć do środka przez specjalne okulary, żeby znaleźć się w Tatrach i Worochcie sprzed 100 lat. Jest to niesamowita kolekcja, ponieważ ona przetrwała całą wojnę i powstanie warszawskie. O mało co nie spłonęła, ale jednak przetrwała do naszych czasów. Jest to dziedzictwo narodowe, więc należy do nas wszystkich. Narodowe Archiwum Cyfrowe pozyskało całą olbrzymią kolekcję zdjęć najważniejszego fotografa II Rzeczpospolitej, Henryka Poddębskiego. W Zakopanem do 15 marca można oglądać 30 jego prac.